To jest Akademickie Radio Index. Index. Dzień kobiet, Radio Index, dzień dobry. Chcemy wyręczyć, a nie wręczyć kolejną kobietę. Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Romek Kawiński, Radio Index. Witam. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Bardzo ładna maseczka. Taka trochę groźna. Trochę groźna, ale najważniejsze, że jest. Ja tak sobie pomyślałem, dzisiaj jest Dzień Kobiet i mężczyźni powinni wręczać prezenty, a ja chciałem panią wyręczyć. Chciałem wyręczyć, a nie wręczyć. Chciałem zrobić coś za panią. Zrobić coś za mnie. Nawet mam pomysł. Tak jest. Bo pani stoi w kolejce. Tak jest. To ja za panią postoję. Postoi pan za mnie. A pani sobie załatwi coś w tym czasie, dobra? Nie, to jest w pierwszej kolejności. Muszę kupić termometr akurat dla dziecka, także bardzo... Rozumiem, ale podpowiem tylko, że to się opłaca. To się opłaca? Proszę mi dać chwilę, wyręczyć siebie z tej czynności, jaką jest stanie w kolejce, a to się na pewno pani opłaci. No dobrze. Tak? To ja tu stoję. Ma pan dużo czasu? Ja mam mnóstwo czasu. Dla pani mam cały dzień. To co? Mogę wyręczyć? Może pan wyręczyć. Dobrze, to pani sobie się przejdzie po deptaku, tak? Ja za tą panią stoję, tak? Także tego. Prawdziwy mężczyzna tak powinien zadziałać. Tulipana wręczyć każdy potrafi. A tu chodzi o to, żeby wyręczyć kobietę z jakiejś czynności. Nie mówię, żeby to od razu był tam obiad, chociaż obiad też nie jest trudny, ale co tam. Postać można. Miło, słońce świeci. Można się trochę opalić. No, przez maseczkę może tak niedokładnie, no ale... Ale co tam. Pani w tak zwanym międzyczasie załatwiła swoje sprawy. Ja ją wyręczyłem, trzymałem cały czas kolejkę. Bardzo proszę. Fajnie, można. Co pani załatwiła w tym czasie? Kupiłam kartkę urodzinową dla córeczki. O, ale cudownie. A ja tu trzymałem cały czas kolejkę, bo ja za tą panią stałem i tak byliśmy umówieni, prawda? No i w związku z tym, że dała się pani wyręczyć z tej czynności, jakiej stanie w kolejce, mam dla pani prezenty. Możemy panią przepuścić. Tak, tak, bardzo proszę. Bardzo proszę, bo my tutaj mamy sprawy do załatwienia. To jest wór prezentów dla pani z okazji Dnia Kobiet. Naprawdę. Proszę zajrzeć. Dobrze, że pani ma maskę, bo inaczej to szczęka opada, nie? Kosmetyki od firmy Sensus. Na włoski przyda się, co? Wiosna idzie. Trzeba się zrobić na bóstwo, nie? No, tutaj taki shakerek, żeby tam wymieszać coś fajnego. To jest prezent od FunFit 2. Kawę lubimy? No raczej. To jest prezent od Coffee Hunter. Najlepsza kawa w mieście. No. Super, świetnie. Ja cię kręcę. Tak, kosmetyki. I jeszcze, jeżeli chodzi o FunFit 2, to zapraszam karnet za darmo. Na 2 tygodnie. No, normalnie można targać te sztangi i tam te inne. Świetnie. No. Bardzo. Jak już tam będzie można normalnie wchodzić, bo tam na razie różnie bywa z tym. Ale to się nie zestarzeje. Nie, a o formę zawsze warto dbać. No właśnie, chociaż ja tak patrzę, tutaj nie ma co robić. Bardzo miły. Nie ma co robić. Jest. No to wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję, że mogłem panią wyręczyć. A ja dziękuję serdecznie, bo pierwszy raz spotkam się z czymś takim, naprawdę. Może to pani powiedzieć do kamery, że byłem pierwszy? Tak, jest pan pierwszy dzisiaj, który tak mnie pięknie obdarował wszystkim, także bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę. Wszystkiego dobrego, udanego Dnia Kobiet. Dziękuję. Pa, pa, miłego dnia. To jest Akademickie Radio Index. Wyręczam, nie wręczam. Dzień dobry, mogę panią wyręczyć? Dzień dobry, dziękuję bardzo. Ale bym panią wyręczył z tego, co pani robi. Na przykład ja mogę dokończyć tę rozmowę. Nie, dziękuję. A w zamian mam dużo prezentów, to się opłaca, naprawdę. Ja się przedstawię, Romek Kawiński, Radio Index. Znam pana, dziękuję. Tak? Z kim pani rozmawia? Z własną siostrą. Ja mogę z nią porozmawiać. Proszę. A pani sobie coś w tym czasie porobi, tak? No proszę. Tak, dobra. Jak ona ma na imię? Agnieszka. Agnieszka, dobra. Pani może sobie pospacerować. Cześć, Aga. Hej, i co tam? O czym gadałyście? Słabo cię słyszę, wiesz? A, słabo, o, teraz jest lepiej, no, dobra. I co, i coś wyjdzie z tego? Powiedz. Wiesz co?
Wiesz co, z instalacją gazową to jest, no, to trzeba sprawdzać, wiesz? Bo to, ja mam taki piec taki stary, Junker stary, wiesz jak on głośno chodzi? Naprawdę, jak on głośno chodzi, ja sobie myślę, no, wezwę jakiegoś gazownika. Ty masz jakiegoś takiego znajomego? Dobrego? A dopiero się wprowadziłaś. Nie, to weź się zainteresuj, bo to nie ma żartów, wiesz? To nie ma żartów. Z piecem, z gazem, to wiesz, to nie ma żartów. To... I czujniki sobie załóż. Te anty, wiesz jakie, nie? No. No, czujniki czadu, no. Czadu to tylko, wiesz, można dać na imprezie z siostrą na przykład, nie? Z twoją, nie? No, to takiego czadu ci życzę. Na parapetówkę, no tak. A kiedy robicie parapetówkę? Kiedy tam mamy paść? Aha, no dobra. Aha, czyli jednak mnie zaprosisz. Dobra, kochana, to co? To ja będę leciał, twoja siostra też będzie lecieć, bo to wiesz. Bo lecisz, gdzie lecisz? Do pracy. Do pracy leci, także już nie może z tobą rozmawiać, nie? Tak? No, po pracy zadzwoni, tak? No, trzymaj się, pa. No, pa, pa, pa. Ciach, no, wszystko załatwione, słuchaj. Ona szykuje parapetówkę, ale jeszcze nie wie kiedy. Nie wie kiedy. No, póki co to, wiesz, tą instalację gazową musi sprawdzić, bo to nie ma żartów. Dokładnie. Nie? Bo to poradziłem je, że to trzeba uważać i czujniki gazu, tego czadu ma założone, także możesz być spokojny. Mogę być spokojna, no to no. Świetnie. Także co, no wyręczyłem cię, nie? A dziękuję bardzo. No, nie musiałaś gadać z siostrą, ja wyręczyłem cię. To co, lecisz do pracy? Dokładnie. Fajnie. Wiesz co, chciałbym mimo wszystko coś ci wręczyć. No dobrze. Nie dość, że cię wyręczyłem, to jeszcze ci coś wręczę. Tak, jestem fajny. Fajny jestem, nie? No. No, to uwaga. No to uważaj. Proszę bardzo, to jest dla ciebie. Dziękuję. Ona tam dalej do ciebie dzwoni? Nie wiem, kto teraz do mnie dzwoni. Dobra, ja daj odbiorę jeszcze raz. Człowiek do pracy leci, a tu dzwonią. Kto? Znowu ona? Kto tym razem? Tak. Kto to? Ona? Daj, odbiorę. Daj. Nie, już nie zdążyłam. Się rozłączyła? No dobra. To zaglądaj. Ale muszę... No musisz, no jak? No dobrze. No co tutaj mamy? Same niespodzianki. To jest taki dobrze. Shaker, ale pokaż do kamery, no. Tak? Pochwal się siorze i innym tak? Koleżankom. Niech im żyła strzeli. Dokładnie. Taki mam shaker, jak sobie będę mieszać różne rzeczy, prawda, które lubię. Dawaj, targaj. Tak, to są kosmetyki od firmy Sensus. Dobrze. Tu na włoski widzę, że masz włosy zadbane, ale wiesz, to nie zaszkodzi, nie? Przyda się, oczywiście. Przyda się. Kawę lubisz? Bardzo lubię. No to zobacz. Kawę. Coffee Hunter, prarara. Zobacz, jak się nazywa. Zobacz, jak się nazywa kawa. Z drugiej strony. Tarara. Słodki drań. Dziękuję. No właśnie, co jeszcze? Koperty są. Jesteśmy w Polsce, więc system kopertowy działa. Dobrze. To jest, słuchaj, zaproszenie do FanFit 2. Aha. Darmowy karnet na siłownię. No proszę. Czat? A otwarte już są? No jak otworzą, nie? No dobrze. No, ale to się, wiesz, nie zestarzeje się, nie? Dobrze. Nie zestarzeje się. A zatem, moja droga, nagroda od FanFit 2, od Coffee Hunter, od marki Sensus i to wszystko z okazji Dnia Kobiet właśnie dla ciebie od Radia Index. O Boże, dziękuję bardzo. Twojej ulubionej stacji słyszałem. Tak. Tak? Tak. Tak to powiedz, żeby to ładnie. Moją ulubioną stacją i tak dalej, no. Moją ulubioną stacją jest Radio Index. Ależ to było zaskoczenie. I uwaga, mam jeszcze dodatkową nagrodę. Uwaga, telefon. Takie rzeczy tylko u nas. Wszystkiego dobrego, żółwik. Wszystkiego dobrego, nie tylko na Dzień Kobiet. Wszystkiego dobrego, kochana. Trzymaj się. Pa. To jest Akademickie Radio Index. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę chwilę zająć? Tak. Romek Gawiński, Radio Index. Tak, znamy się? Z anteny? Z tańców. No właśnie, to pójdzie nam łatwiej. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet, w związku z tym najlepsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. A właściwie to powiem tak. Zdrowia, a resztę proszę sobie kupić. Tak, dziękuję bardzo. Zdrowie jest przydatne. Nie, Julianna? No pewnie. Cześć, Julianno. Cześć. Taką akcję mamy. Nie wyręczam, a właściwie wyręczam, nie wręczam. Chciałbym wyręczyć panią z ciebie z jakiejś czynności, którą właśnie robisz. No bo wręczyć prezent to każdy głupi potrafi, ale to wiesz, przyjąć jakieś takie wyzwanie typu no, zrobić czynność, którą kobieta wykonuje, wyręczyć po prostu. No, na przykład mogę, jak córeczka ma na imię? Julianna. Ja pójdę z Julianną na spacer, a ty w tym czasie możesz sobie załatwić jakieś swoje sprawy, co? Okej. Okay. Tak? To robimy to, dobrze? No nie wiem, no spróbujemy. Pójdziemy sobie na spacer i idziemy, dobra, a ty tam sobie załatw sprawy, nie? No, trzeba umieć, moi drodzy, wyręczać kobietę, a nie tylko, wiesz, dasz tulipana i po sprawie. To trzeba wyręczyć, obiad ugotować, firany powiesić, podłogę umyć, z dzieckiem pochodzić, pospacerować, zająć się.
Tak się zachowuje prawdziwy mężczyzna. Patrz i ucz się. I spaceruj sobie, i spaceruj. Poczekamy i się zapytamy. No, to ja się zająłem dzieckiem, tak? Godzinę spaceru to chyba wystarczy, no, prawda? No, godzinka w takim dniu dla mnie to jest super sprawa, dziękuję. No właśnie, więc akcja wyręczam, nie wyręczam się udała, ale mimo wszystko już oddaję. Już oddaję mamuni. Jednak mimo wszystko, moja kochana, chciałbym ci jednak wręczyć. Nie dość, że cię wyręczyłem z codziennej czynności, jakim jest spacer z dzieckiem, to jeszcze chciałbym ci wręczyć prezenty. Uwaga, to jest ciężkie, więc daj czeczuszkę. Oddam ci. Jakbyś była uprzejma zajrzeć i zrobić wielkie oczy. Dziękuję, mężczyzno. No bo jak ci opada szczęka, to tego nie zobaczymy, bo maseczka, nie? Cię kręcę, co my tu... To jest prezent od FunFit 2, ale tam jeszcze jest karnet dla ciebie na 14 dni. 14 dni za darmo w siłowni. No to plus ta godzina dzisiejsza to będzie ohoho. Dobra, teraz lecimy dalej. Tutaj to szare, zobacz. To jest pyszna kawa od Coffee Hunter. Dziękuję, Coffee Candle. Dobra, ale to nie wszystko. Tam widzisz takie dwa pakuneczki, takie podłużne, widzisz to? To są kosmetyki. Sensus. Firma Sensus, jedna z najlepszych, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Fajnie? Dziękuję, przyda się, bardzo się przyda. Dobra, ja widzę, że ty masz włosy zadbane mimo wszystko, ale jakby coś tam zrobić, wiosna idzie, może byś chciała sobie machnąć jakiś kolor, to tam w środku masz zaproszenie, moja droga, do salonów fryzjerskich Ewa na strzyżenie i koloryzację. Aha, dziękuję. Koloryzacja może się przyda, bo trochę spalone. No ja widzę, że ty tak trochę blondi tutaj, nie? No, ale przyda się. Dla kobiet zapracowanych z dwójką dzieci i w ogóle to przyda się. Opłaca się bawić z Radiem Indeks? Odpowiedź brzmi tak? Oczywiście kocham ich. Tak, bardzo ich kocham i słucham. No to wszystkiego dobrego. Jeszcze w prezencie daję ci taką oto teczuszkę. Fajnie? Fajnie. No to wszystkiego dobrego. To jest Akademickie Radio Indeks. Dzień kobiet trwa. Dziękuję za Radym Ingze, żeby była jasność. Akcja wyręczam, nie wręczam. Cały czas trwa. Spróbuję wyręczyć kolejną kobietę. Dzień dobry. Dzień dobry. Rema Kowiński, Radio Index. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? No super. Poznajmy się, jest nam Romek, a ty? Julia. Bardzo miło, Julio. Chcę być twoim Romeo. O Jezu, to już mam swojego Romeo. Oj tam. Jest daleko. A jestem ja, jestem bliżej, więc... Dwie godzinki mam do Zielonej Góry, także daleko, nie? Droga Julio, z okazji Dnia Kobiet, po pierwsze oczywiście wszystkiego najlepszego, ale myślę, że złożyć życzenia i wręczyć kwiaty to każdy głupi potrafi. Ja chciałbym cię wyręczyć. Dobrze. Chciałbym cię wyręczyć z jakiejś czynności na przykład. Co dzisiaj robisz? Sprzedaję kwiatki. Dobrze, to ja będę za ciebie sprzedawał. Tak? Mhm. A sprzedawam chwilę, ja powiedzę za łazienki? Nie, no nie ma sprawy. Powiedz, ile mam kasować? 3 złote za sztukę. 3 złote za sztukę, no to na razie. Tak? No dobra. No to cześć. I na tym polega ta akcja. Kwiaty, świeże cięte kwiaty, tulipanki dla wszystkich kobiet. Tulipany od Remea. Po ile miałem? Po 3 złote. Jedyne 3 złote, drogie panie, drodzy panowie. Ostatnie 1000 sztuk. To 5 minut i tego nie będzie. 9, tak? Proszę bardzo, to pan sobie wybierze. Nie wiem, takich... Proszę, pan wybiera, no. Ja się nie znam. Ja też, dlatego tu jestem. Kurczę, no. Te są żółte? Tak, te będą żółte. Tak. Te są jakieś takie? Fioletowe. A ile jest w opakowaniu? Ile jest w opakowaniu? Ile jest? 25. To poproszę 9. 9, tak? Dobrze, to proszę sobie wybrać. Ja? No, towar macany należy do macanta, to tak działa, nie? Dobra. Okej. Okay. A co, jest 9 kobiet? Wie pan co? No. O, pani mi pomoże, super. Nie, dobrze, to jest moja pomocnica taka, nie? Pierwszy dzień w pracy. O, i 10 dla pani. O, kolejka się robi. Ale dobrze nam poszło, co? Super. Ale elegancka. Dobra, słuchaj, wyręczyłem cię. Wyręczyłem, a nic nie wręczyłem. No właśnie. A jednak mimo wszystko chciałbym ci coś wręczyć. Mogę? Oczywiście. Proszę. To jest wszystko dla mnie? To jest wszystko dla ciebie. Dobrze, że masz maseczkę, bo by ci szczęka opadła. Wyciągaj i mów, co tam jest. O ja! No. Shaker? To jest taki shaker z FunFit 2, żeby tam sobie shake. O ja, super. Co tam sobie lubisz wymieszać, to sobie wymieszasz. Ja też zaczęłam w ogóle ćwiczyć i także super. No przecież wiem, dlatego tu jestem, no, tak? Wiem, to są kosmetyki marki Sensus. Na włoski ja widzę, że masz zadbane, ale wiesz. No ja to jednak cały czas trzeba dbać, nie? To bardzo dobra firma, u nas same dobre rzeczy. Kawę lubisz? Uwielbiam, piję. No to patrz, targaj to. Słodki drań. Coffee Hunter. A? To jest kawa na moją cześć. Super. Tak, ale to nie wszystko. Co tam jeszcze mamy?
Mamy jeszcze jakąś... Tak, to żebyś wiedziała, jak tam te, używać te kosmetyki. Okay. Tak, a tutaj uwaga, zaczęłaś ćwiczyć i dla ciebie mamy karnet do FunFit 2. Super! Kto jest fajny? Jak masz na imię jeszcze raz? No. Kobiety. Ja jestem Romek i jesteśmy z Radia Index. Kto jest fajny? Romek? Radia Index? Tak, jeszcze raz. Kto jest fajny? Będziemy montować. Kto jest fajny? Radio Index. Twoje ulubione podobno. Tak, najlepsze. No właśnie. No to wszystko jest dla ciebie. Super, dziękuję. Z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję. Jakbyś potrzebowała pomocy, to my jesteśmy nieopodal, ale jedności, ale niepodległości 13. Okej, okay, tak? Dobra. Krzykniesz Romek, ja jestem, ci pomagam, tak? Dobra, super. Wszystkiego dobrego na Dzień Kobiet. Dziękuję bardzo. Pa. Pa. To jest Akademickie Radio Index. Czekam na swoją kolejkę i czekam na swoich klientów. Dzień dobry. Tak, ja chciałem panią dzisiaj wyręczyć. Tak? Tak, to jest akcja Wyręczam, nie wręczam z okazji Dnia Kobiet. Bardzo proszę, tak? Tu są parametry pani. Dobrze, to pani sobie, pani się przejdzie, pani porobi sobie coś, co pani miała porobić, ja się panią zajmę. Pani ma na imię? Ja, Agnieszka. Pani Agnieszka, a pani klientka? Jola. Jola, dobrze. To pani sobie tam załatwi coś sobie, pani wyskoczy na miasto. Tylko żeby tu to ładnie wyglądało. Będzie ładnie wyglądać, dobrze. No, to pani przymierzy, tak? Te są, tak, te są pani, tak. I to pani, pani dobrze wybrała te. Mhm. Ale pani spróbuje te zielone. Ale to też moje. A to też, ale one bardzo podobne są. No właśnie. No. I tu chciałam... No dobrze. Jakieś. Następne. A może coś z różu, co? Nie. Wiosna idzie, wie pani, kolory. Błękitu, zieleni. I zieleni. Wiosna, to zieleni, to no ale różowy jest modny. To jest kolor, to jest hit wiosny 2021. Super. A to jest nagrywane? Tylko trochę, tylko trochę. No. To już nie mój przedział wiekowy. Dlaczego? Odwagi trochę. Odwagi, proszę. Co pan proponuje? Ja proponowałbym te. Te lub te. Chciałbym pani zobaczyć w tych. Mhm. Proszę bardzo. Tak. Gdyby one były zielone. Ale proszę na siebie spojrzeć. Ale proszę na siebie spojrzeć. No. Super. Ładnie oko podkreślone. Dla mnie szał. No. Pasują mi tylko i wyłącznie do kolczyków. Ja jeszcze coś... Właśnie, że one do kolczyków pasują, no. No, no. I co? Ja bym je brał. A gdybym te przymierzyła? Te jeszcze. No, takie poważniejsze, choć podobne do tych, które pani zazwyczaj miała, nie? Ja bym trochę zaszalał. Tak? Szaleć trzeba, naprawdę. O, o! Fiolet? Nie. Brwi? Ja się nie przyjrzałem, faktycznie, aha. Nie, bo ładne brwi, ładne wyregulowane, to szkoda zakrywać, tak. Nie, właśnie ani nieregulowane. Nie to one same z natury takie ładne? Pan ma odsłonięte brwi. A tak, ja mam, ja mam. Powinno tak być, prawda? Że brwi powinny być odsłonięte. No dobrze, jak pani uważa. To co, to już w końcu zgubiłem, to które pani bierze? No właśnie, nie wiem, mam problem z... Zresztą, wie pani, ja mam czas, nie? Ja nie mam czasu, to chyba różowe. Różowe? Tak. Idziemy w róż? No idziemy. Idziemy w róż, dobrze. No to miłego różowego światu, nie tylko przez różowe okulary, tylko tak na co dzień. Ja panu proponuję różowe szybki, szkiełka w okularach. Ale i tak mi się wszyscy podobają. Okej, okay. No to nie ma więcej. To wszystkiego dobrego i poproszę panią Agnieszkę. Nawzajem. Poproszę panią Agnieszkę. Pani Agnieszko. Panie Romanie, sfinalizowane? Tak, sfinalizowane. Może róż, może fiolet, może nie wiem co, ale z racji tej, że mogłem panią wyręczyć w pracy, mimo wszystko chciałem pani coś wręczyć. Bardzo proszę. Mogę? Mhm. To poproszę o prezenty. Dzisiaj trwa akcja z Radiem Index, wyręczam, nie wręczam. Mimo wszystko chciałem pani wręczyć prezenty z okazji Dnia Kobiet, bo pomyślałem sobie, że wręczyć tulipana to każdy głupi potrafi, ale wyręczyć kobietę z jakiejś czynności już nie każdy. Pani pozwoliła się wyręczyć i mimo wszystko chciałem coś jeszcze wręczyć. Tak, dobrze, więc bałamucimy dalej. Proszę zajrzeć do torby. Dobrze, pani Romania, kiedy pan do nas przyjdzie zrobić okulary? No, choćby zaraz. Ale proszę, proszę spojrzeć. Proszę spojrzeć. Lubi pani kawę? Słodki dran, jasne. Ale proszę zwrócić uwagę, kawa od Coffee Hunter, jaka nazwa? Słodki dran. No to na moją cześć. To jest jeszcze prezent od FunFit 2, żeby pani sobie tam namieszała, co tam pani lubi sobie mieszać. No i dalej. Karnet. Karnet do fitness klubu. Za darmożkę, fajnie? Bosko. Tak? Szkoda, że Dzień Kobiet jest tylko raz w roku. No ale dobrze, że chociaż raz, no. No dobrze, że chociaż raz. I system kopertowy jeszcze działa, proszę bardzo, jeszcze jeden,
Jeszcze jedna nagroda, jeszcze jeden prezent. Coś takiego. No. Widzę, że włosy są zadbane, ale nie zaszkodzi coś tam im zrobić. Uwaga, zaproszenie do domu urody. Dowolna koloryzacja wraz ze strzeżeniem. Fajnie? No, zmiękły mi nogi. No właśnie, widzę. No super. No i kto jest fajny? Nie, no, ten co wręczył. No, a tak konkretnie to jakie radio jest fajne? Indeks. No i wszystko jasne. Więc wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Ja bym szedł w ten róż. Ja bym szedł w ten róż. Naprawdę. Trochę brwi zasłania, ale ja bym szedł w ten róż. Wszystkiego dobrego! To jest Akademickie Radio Indeks. Akcja wręczam, nie wręczam wciąż trwa. Na Dzień Kobiet spróbujemy teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Romek, a pani? Jola. Pani Jolu, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. No, dziękuję bardzo. Gdzie pani pędzi z tym sprzętem? Do pracy. Do pracy. A ja mógłbym panią wyręczyć? Proszę bardzo. A gdzie ta praca jest? Co trzeba robić? Zamiatać klatki. Gdzie? Na deptaku. No ale gdzie konkretnie? Która klatka jest do pozamiatania? To ja to zrobię. No nie, już są pozamiatane. No to pani wraca z pracy. Tak, wracam. No bo ja chciałem panią wyręczyć. No, gdzie pani to musi zanieść? Ja do swojej kanciapki. Do kanciapki. To ja pani to zaniosę do kanciapki. Jak pan chce. Tak, ja chcę. Proszę mi to dać. Ja zaniosę do kanciapki, proszę. Tak? Proszę mi to dać. No, a możemy się zamienić, że ja wezmę to, a pani weźmie to, dobra? Dobra. Pani to podtrzyma i idziemy razem, tak? Tak. Dobra. A możemy sobie porozmawiać przy okazji? Pewnie. Dobra, to idziemy. Dobra. To co tam u pani? Wszystko dobrze. Tak? Praca jest. No, to najważniejsze, nie? W tych czasach. Trzeba ją szanować. No pewnie, pewnie. A zdrowie jest? Jest. Jest zdrowie, no właśnie. Ale trzeba uważać, nie? Pewnie. No. A ile tych klatek musiała pani dzisiaj opędzlować? Oj, trochę ich było, 30. Ja, 30. To ile to czasu schodzi na takie 30 klatek? No od godziny 6 się zamiata. No nie wiem, która jest teraz godzina. 11. No to tak poszło. No to trochę jednak trzeba. A ludzie co śmiecą, co? Śmiecą, flejtuchy śmiecą, takie, nie? Tak. No to może jakiś apel, co? No. Bo oni nas teraz słuchają i oglądają. Może jakiś apel, co? Do tych co na tych klatkach śmiecą. Co by pani im powiedziała? No, niech bardziej dbają o porządek i nie czepią wycieraczek. Nie co robią? Nie czepią wycieraczek. Jak nie czepią wycieraczek? Żeby nie czepali wycieraczek na klatkę schodową. Ale jak to, że... Swoją biorą i czepią. Niech pani pokaże, na czym polega to czepanie, że co? No biorą wycieraczkę spod swojego domku no. I czepią o schody. Pani żartuje, naprawdę? No tak. I to wszystko przecież leci na korytarz, no? No tak, no leci, no. Sami sobie kurzą i brudzą. No bez sensu, bez sensu. A to zarazków tyle w takiej wycieraczce, nie? Tak, no, oczywiście. Ja. I pani tak codziennie musi zamiatać te klatki, co? Tak, codziennie. Kurczę, ile oni muszą śmiecić, no, żeby człowiek codziennie musiał zamiatać. No, ale przynajmniej jest praca, nie? Tak. No dobra, a po pracy to co pani robi? Co, jadę do swojej miejscowości odpocząć. No, a jaka to jest miejscowość, można wiedzieć? Stożne. Stożne? Naprawdę pani jest ze Stożnego? Tak. Ja kompletnie nie wiem, gdzie to jest. Nie, za Zawadą, koło Odry. A, za Zawadą, a tam Odry wieje, co? Ta. Wieje od Odry trochę, nie? Tam człowiek idzie sobie odpocząć. Aha. I co, i łowi pani ryby? Nie. Nie? Jadę do domu. Aha, nie, no myślałem, że Odra blisko, to tam wędkę pani zarzuci, nie? No, czasami się chodziło. Tak, chodziła pani na ryby? No, a jak? Ale co, wędki pani sprzedała, czy co? Nie, nie ma na razie czasu. A, czasu nie ma, no tak. Jak się ociepli. Jak się ociepli. No, nie, bo jak jest ciepło, to człowiek i kija zamoczy, pewnie, pewnie. No dobra, to co, jedzie pani do tego Stożnego dzisiaj? Tak, jadę. Dobrze, a ta kanciapa to daleko? Tam, za tym budynkiem. Tam, za tym budynkiem. Dobra, to już jest blisko, to pani trafi, nie? Wie, że trafię. Dobra, to wie pani co, to zrobimy tak, że powinniśmy się zamienić, tak? Że ja wiadro i tutaj i miotłę, a pani mi torebkę, nie? Dobrze. Teoretycznie, ale wie pani co? Zrobimy inaczej, torebka też jest dla pani. Dziękuję bardzo. Ale chciałbym, żeby pani przy nas zobaczyła, co tam jest. No prezenty. No prezenty, no bo w końcu mamy Dzień Kobiet, nie? No tak. No to uwaga, patrzymy. Kawę pani lubi? Bardzo. Najlepsza kawa w mieście. Słodki drań. No, to o mnie. Aha. No dzięki bardzo. Zaglądamy dalej? Pewnie. Widzę włosy zadbane, ale o, tu jak pani sobie wymiesza coś tam, co pani lubi zamieszać, to jest prezent od Fadn Fit 2. Aha, dzięki bardzo. No, co tam pani lubi sobie mieszać, to pani sobie namiesza, tak? Tak. No jesteśmy w Polsce, więc system kopertowy działa. Proszę zobaczyć, co tam jest. Karteczki. No, karteczki. Proszę, to jest zaproszenie do fitness klubu.
O! 14 dni za darmo. Odbierz karnet, 14 dni za darmo. Hmm? Nie ma lipy, co? No nie ma. No. Dobra, ale to jest nie jedyna koperta, tu jest jeszcze jedna. Tak. No. Śmiało, proszę zajrzeć. Złota, nie ma lipy, zapowiada się coś grubego. Tak. Co to takiego? No nie wiem. Zaproszenie do salonów fryzjerskich Ewa na dowolną koloryzację wraz ze strzyżeniem. A proszę. O ja. Kto jest fajny? No bardzo. Kto jest fajny? No kto? No kto? No. Radio Indeks jest fajne. Można po mnie powtórzyć. Kto jest fajny? Radio Indeks. No, bardziej nie spodziewaliśmy się tego, że jesteśmy tacy fajni. No, ja się też nie spodziewałam. No to wszystkiego najlepszego od naszych partnerów, od nas, od Radio Indeks. Cudownego Dnia Kobiet, nie tylko w Dniu Kobiet. Dziękuję bardzo. I żeby na tych klatkach nie śmiecili. I pamiętajcie, nie trzepcie wycieraczek na klatkach schodowych. Dobrze, dobrze bardzo, mi powiedziałem? Bardzo dobrze. No, już nie będą czepać, tak. Już obiecuję. Tak. Wszystkiego dobrego. Dzięki miłego bardzo. Dnia. To jest Akademickie Radio Indeks. Dzień kobiet, więc wszystkim na zdrowie. Chyba pomieszałem tekst, ale ja nie mam śpiewać w tym programie, tylko mam wyręczać kobiety. Akcja wyręczam, nie wyręczam. Teraz chcemy wejść do tej miejscówki, gdzie można sobie między innymi zrobić zdjęcie, wywołać i te sprawy. Czy będzie jakaś kobieta? Poczekamy, zobaczymy. Ta-ra-ra. 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 Robimy teraz czy na pamięć, czy lewo? Dobra? Monika do ciebie. Tak. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Monika, tak? Tak. Romek Kawiński, Radio Indeks. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję bardzo. Co pani teraz robi? Pracuję. No ale konkretnie, co pani robi? Jestem fotografem. Wiem, że pani jest fotografem. Jaką czynność pani teraz wykonuje? Teraz? Mhm. W tej chwili? Tak, teraz. Robiłam zdjęcia do dokumentów. I co dalej? Obrabiamy zdjęcia. Mhm. Ale w tej chwili co pani będzie robić? Teraz będziemy drukować zdjęcia. Mogę panią wyręczyć? Tak. Chciałbym za panią to zrobić. Z okazji Dnia Kobiet chciałbym wyręczyć panią, a nie wręczyć. To jest taka akcja wyręczam, a nie wręczam, bo tulipana każdy głupi potrafi wręczyć. Chodzi o to, żeby wyręczyć kobietę z jakiejś czynności, ja za panią chcę to zrobić. To nie wiem. Podpowiem delikatnie, że to się opłaca. Proszę dać się wyręczyć. No tak często kobiety narzekają, że faceci im nie pomagają. No to jestem, tadam. Proszę mnie wykorzystać. Mi damy zdjęcia do wycięcia. Proszę. Do wycięcia. No mogę wyciąć, no, no, proszę. Co ma... Dzień dobry, ja za panią będę pracować, tak? Stażystą jestem. Co mam robić, pani Moniko? Co mam już zrobić? Zaraz będą... Ciąć, będę ciąć. Wycinarka, dobra. Wygląda trochę jak obcinaczka do paznokci, ale takich dużych. Do testu, zanim wytniemy dobre zdjęcia. Dobrze, dobrze. To pani, a pani sobie niech pójdzie gdzieś. Pani sobie porobi coś swojego, skoczy do miasta, do kosmetyczki, nie. Ja tu za panią będę pracować, dobra. Pani podtrzyma, tak? Jest. Dobra, tu muszę trafić tego gościa, tak? Tak jest, tak jest, dokładnie. Ja go tutaj zobaczę, jak sobie... W szczelinę. Którą? A dobra, ciach, dobra. Tak jest, musimy... Tak jest, dobrze? No tak, żeby białe te nie wychodziły. Żeby białe te nie wychodziły, tak dobra. Tak jest. Przyciskamy. I ciach, babę. Dobra, jest. Mamy ile takich gości mamy wyciąć? No całe 6. Całe 6. No dobra, łatwe. To nie jest. To pani Monika zazwyczaj robi, co? No pani Monika to robi wszystko tutaj. Naprawdę? Ale to silna babka jest, nie? Tak jest. Dajcie spokój, przecież to trachać tyle zdjęć. Ile takich zdjęć musi dziennie powycinać? No tak. Dużo. Co? Dużo? Dużo. Dużo przychodzi. Są zdjęcia takie paszportowe, nie? Dokładnie tak. Tak, no widzę, że brzydkie to paszportowe, no tak. Dobra, bo zdjęcia są albo ładne, albo do paszportu, nie? Tak się mówi podobno w slangu fotografu, tak to prawda? Mówi, tak się mówi. Ja tam się nie znam, nie? Ale dobra. Zarobiłbym tutaj u was, jakbym pracował w takim tempie, co? No nie wiem, szczerze. Nie bardzo. Nie bardzo? Nie bardzo. Dobra, to może radiowęzeł bym jakiś tutaj wam założył, co? Ciach, dobra. Ile to 6 muszę ich wyciąć, tak? Tych panów? No zrobię 4, ja chyba te właściwe to ja wytnę, bo... Tak? No dobrze, ale co, dobrze, to proszę mi pokazać, czym się moje wycięcie będzie różnić od pana wycięcia, no proszę, prędkością. No. Prędkością. Prędkością. Szybki to... Proszę. No. Ciach. No dobra, no jest szybszy, no jest szybszy, no jest, nie jest. Da się. No i pan ma ładniejsze zdjęcie do wycięcia. Jak miał panią do wycinania, to też był taki mądry, no. No to ja sobie wziąłem... Lepiej.
No dobrze. W każdym bądź razie chciałem wyręczyć panią Monikę. Myślę, że chociaż trochę się udało, co? Myślę, że się udało. Dobrze, to idę do pani Moniki. Pani Moniko? Co pani zrobiła ciekawego w tym czasie? Coś? Pani skoczyła na miasto, gdzieś coś tak, porobiła? Skoczyłam na miasto. I pozałatwiała sobie pani jakieś sprawy, tak? Tak. Mimo wszystko, że to jest akcja wyręczam, nie wręczam, ja chciałem pani coś wyręczyć, to jest dla pani. Dziękuję bardzo. A proszę zajrzeć do środka. Ja chcę, żeby pani, no gdyby nie maseczka, to pewnie szczęka by opadła, no ale... Ale mimo wszystko chciałbym. To jest zaproszenie do... Na siłownię, tak? Bardzo, do fitness klubu. Dziękuję. Karnet za darmo. Do tego? Proszę bardzo, ja pomogę. Włoski są całkiem spoko, ale to jest zaproszenie do domu urody na... To jest na relaksujący zabieg z masażem twarzy. Jezu, bardzo, tak, czyli na twarz, nie włosy, ale to też blisko. Bardzo się przyda. Kawę lubimy? Tak. No to uwaga. Prezent od Coffee Hunter. Dziękuję. Uwaga, jak się nazywa kawa? Słodki Dry. No właśnie, to o mnie. Dziękuję. I to wszystko w ramach akcji Radia Indeks. Wyręczam, nie wręczam. Fajnie? Fajnie, super. To wszystkiego dobrego, nie tylko na Dzień Kobiet. Dziękuję bardzo. Jakby trzeba było zastąpić w pracy, to proszę dzwonić. Dobrze, zadzwonię na pewno. Wszystkiego dobrego. To jest Akademickie Radio Indeks. I jeszcze jedna akcja. Wyręczam, nie wręczam. Czy będzie udana? Nie wiem. Ale tu pięknie jest. Ale tu jest pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Romek Owiński, Radio Indeks. Ja bym chciał panią wyręczyć. Mnie wyręczyć? Mhm. A w czym? A co pani robi? W tej chwili patrzę na pana. Nie, no to akurat z tego pani nie wyręczę. To się nie da, ale mógłbym panią wyręczyć z jakiejś czynności, którą pani dzisiaj wykonuje. Bo to jest taka akcja wyręczam, nie wręczam. Z okazji Dnia Kobiet pomyślałem sobie, że tulipana to każdy głupi potrafi wręczyć, a ja chciałbym panią wyręczyć. Co mógłbym za panią zrobić? Oj, ale trudne pytanie. No ale co pani robi teraz? To ja to zrobię. Teraz robię post na Facebooka. Post na Facebooka? Mhm. Dobrze, o czym mam napisać? No o Dniu Kobiet. O Dniu Kobiet, dobrze, to ja pójdę. Proszę się może pani sobie wejść na miasto, coś porobić, ja tutaj porobię, tak? Dobra. Okej, okay. Od razu powiem, że to się w ogóle opłaca, nie? Opłaca także, się? Tak, w ogóle poznajmy się, jestem Romek. Monika. Monika, świetnie. Pani Moniko, proszę sobie skoczyć na miasto, ja tutaj. Ten. Jaka klientka przyjdzie, to ja też obsłużę. Obsłuży pan. Tak, oczywiście. Super. Ja się akurat na tych rzeczach znam. Także. Chyba także. Pan się przestraszył, bo uciekła. Naprawdę? Nie, no dobra, poczekamy, jeszcze przyjdą. Dobra. Dobra, o Dniu Kobiet ale pani naprawdę może sobie pójść gdzieś. Nie, ja muszę tutaj... pana pilnować. Ale nie, no to nie, to nie będzie miało sensu, naprawdę. Ja panią wyręczę. Dobra, dobrze. Proszę sobie skoczyć gdzieś tam, zakupy porobić, no i już. Dobra, post na Facebooka, dobrze. Co to, coś o bieliźnie chyba musiało być, skoro jestem w takim sklepie, nie? Najlepsza bielizna na Dzień Kobiet. Tylko w sklepie, mogę podać nazwę? Mogę powiedzieć? W sklepie Kamoni. Mam hasło reklamowe. Come on do Kamoni. Może być, prawda? Come on do Kamoni. Czekam na was. Romeczek. Tak? Ciach. Dobra, poszło. I poczekam sobie na klientów. Post gotowy. Na. O, wraca pani Monika, tak? I jak tam? Co pani załatwiła w tym czasie? No, porozmawiałam z koleżanką chwilę. A, ploteczki, tak? Ploteczki, dziewczyneczki, tak, tak. No dobrze. W każdym razie tak, post jest zrobiony. Tam już jest jakieś, 30 lajków, także dobrze idzie. Powiedziałem, że napisałem dziewczynom, że czekam tutaj, bo najlepsza bielizna to właśnie tutaj. Napisałem im tak, komon do Kamoni. Dobre, nie? Super. Czy suchar? Nie, myślę, nie? Dobre? Tak, myślę, że dobre. Dobrze, pani Moniko, umówiliśmy się tak, że wyręczam, nie wręczam, a jednak coś chciałem wręczyć. Super, dzięki. Tak, jestem fajny, to dla pani. Wow, dziękuję bardzo. A proszę zajrzeć do środka, tam powyciągać. Tak, tak. Powyciągać. A jak? Nawet. Będzie chyba, będzie z czego pić. Tak, to tam może to pani sobie namieszać, chyba... tak, dubeltowo. Dubeltowo, więc nie w samotności. Tak, tak, z kimś tak. Można sobie namieszać, z kimś nie? Namieszać. No, uwaga, kawę uwaga, lubimy? Co się, och, tak. A proszę zobaczyć, jak się nazywa. Słodki drań, no to teraz chyba będzie ulubiona. Słodki drań od Coffee Hunter, shakery od FunFit 2, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest akcja kopertowa. Oczywiście, że jesteśmy w Polsce, prawda? Uwaga. O, proszę. Łapóweczka. Łapóweczka.
Super. To jest zaproszenie do fitness klubu, darmowy karnet. Dobra. Darmowy karnet. No to wszystko za darmo. Wszystko za darmo. 14. Nieźle, co? Za darmo. No. Ojej, to dużo schudne. No. Super. Nie, nie mówię, że tam trzeba, ale w zdrowym ciele. Zdrowe ciele, wiadomo. No. Super, dziękuję. Zapraszam. Wszystkiego dobrego. Nie tylko na dzień kobiet. No, również. Jakby trzeba było z panią zastąpić i z czegoś wyręczyć, to śmiało proszę dzwonić, ja tutaj niedaleko mieszkam. Aha, dobra, to proszę, w razie czego tam na miary, jak coś, to... To jesteśmy umówieni. Jesteśmy umówieni. No. To wszystkiego dobrego, nie tylko na dzień kobiet. Nawzajem. Na razie. To jest Akademickie Radio Index. Dzień kobiet, niech wyjdzie. Na zdrowie. Szczerze mówiąc, drogie panie, dziewczyny, kobiety, życzę wam, żeby Dzień Kobiet był codziennie, bo nie tylko kobiety potrafią czerpać przyjemność z Dnia Kobiet, jak się okazuje, mężczyźni również, pod warunkiem, że im się chce, a mi się dzisiaj chciało i tak szczerze mówiąc, nawet trochę żałuję, że ta akcja już ma się ku końcowi. Tak czy inaczej, kobiety wyręczone, no i przy okazji zostały obdarowane, czyli udało im się coś wręczyć. Nie tylko wyręczyć z ich czynności, ale udało się wręczyć. Pięknie dziękujemy naszym partnerom. Salony fryzjerskie Ewa, Dom Urody, Sensus Polska, Coffee Hunter, FunFit 2 i nasz partner MTG Bolt. Pięknie dziękujemy za pomoc i czekamy na kolejne święto. Może coś z okazji Dnia Chłopaka? Może. Tak czy inaczej, drogie dziewczyny, panie, kobiety. Wszystkiego dobrego. Niech wasi faceci sprawią się przynajmniej w połowie tak dobrze jak my. Do zobaczenia. To jest Akademickie Radio Index.